zawsze protesty mają sens. Jeżeli nie ma protestów, jest to zielone światło dla robienia czego się chce przez rządzących, przez samorządowców. My tutaj troszczymy się o mieszkańców Śląska i Zagłębia, o podróżujących komunikacją publiczną. Uważamy, że ona musi być dostępna, powszechna. Podwyżki cen biletów sprawiają, że stać będzie na nią nielicznych i ten transport publiczny nie stanie się publiczny, to stanie się już elitarny. I podwyżki wpływają negatywnie na budżety przewoźników. W ubiegłym roku też były takie podwyżki podobne. I wpływ był mniejszy o 8 milionów złotych w porównaniu do roku 2011. Także podwyżki zniechęcają ludzi do korzystania z komunikacji publicznej, w związku z czym tracą przewoźnicy, tracą miasta. Miast nie stać na dopłaty do biletów. Tymczasem dzisiaj tylko 40% z finansowania komunikacji publicznej KZK GOP pochodzi ze sprzedaży biletów. Więc należy zastanowić się poważnie nad darmową, bezpłatną komunikacją publiczną. Tak, to jest rzecz do zastanowienia się i to bardzo poważna rzecz. Ma wiele zalet. Mówię od ekologii po to, że transport publiczny nie wyklucza wówczas nikogo, bo nie jest tak, że kogoś nie stać i musi korzystać ze swoich dróg. No i miasta nie są zakorkowane. Nie trzeba budować dodatkowo obwodnic, parkingów. To się sprawdza i naprawdę tutaj są to tego przykłady miasta takiego jak belgijskie Hasselt. Od 1 stycznia w Tallinie, w stolicy Estonii, obowiązuje właśnie darmowa komunikacja publiczna. Zastanówmy się nad tym i zróbmy wszystko, żeby jednak transport publiczny był społecznie użyteczny, a nie był wyciąganiem od nas kolejnych pieniędzy. Zauważmy, że rosną koszty życia, a płace albo stoją w miejscu, albo wręcz spadają, lub niewiele się podnoszą do góry. Nazywamy to Śląskim Powstaniem Komunikacyjnym. Organizujemy bojkot podwyżek cen biletów. Wówczas będziemy przemieszczać się bez kasowania biletów. Być może będziemy też zaklejać kasowniki. Uważamy, że taki akt obywatelskiego nieposłuszeństwa jest bardzo potrzebny.